Powiem tak, zasadniczo fajnie, że derby Poznania, w których gospodarzem jest Warta, zostały w końcu rozegrane w mieście, których one dotyczą. Ale kurczę, koniec końców, przekładanie swojego meczu ligowego na stadion rywala to całkowite pozbawienie się atutu własnego boiska. W pełni zrozumiałbym ten fakt, gdyby zespół Zielonych co kolejkę grał swoje mecze domowe właśnie przy bułgarskiej. A tak to tylko ułatwili sprawę przeciwnikowi. Powiedziałem to oczywiście z punktu widzenia sportowego. Natomiast ja wiem, Wy wiecie, my wiemy, że to aspekt finansowy był głównym czynnikiem podjęcia takiej, a nie innej decyzji, chociaż w sumie może było to celowe pod względem sportowym, bo przecież w tym sezonie ekstraklasy warta poznań znacznie lepiej prezentuje się na wyjazdach niż przed własną publicznością. I może myśleli, że przy bułgarskiej będąc gospodarzem, równocześnie będą gośćmi. No ale cóż, nie byli, gdyż w jedynych takich derbach, najserdeczniejszych, jakie znam zresztą, to goście wygrali 1-0. Bramkę dla kolejorza trafił zresztą Afonso Souza precyzyjnym uderzeniem z lewej strony boiska. Samo spotkanie oczywiście nie przejdzie do historii polskiego futbolu, bo nie oszukujmy się, nie działo się zbyt wiele na Murawie. Mistrzowie Polski zagrali po prostu bardzo mało konkretną pierwszą odsłonę, po której oczekiwałem, im wydaje mi się, że większość kibiców Lecha Zmian! Ponieważ od początku na boisku zabrakło chociażby Isaka czy Amarara, ale trener kolejorza zachował w tej sytuacji chłodną głowę i nie robił zmian tak szybko. I to pierwsze trafienie miało miejsce w momencie, gdy. Ani jeden, ani drugi nie byli na boisku. Na pewno nie było to tak spektakularne widowisko jak to w środku tygodnia z Austrią w wiedeń a szkoda, bo jak przy derbach, potencjał zawsze jest. Na pewno kibiców Lecha może cieszyć fakt, że to spotkanie wygrało się głównie zawodnikami, którzy nie są na co dzień podstawowymi, ale też część podstawowych zdążyła troszeczkę pochasać po boisku. Jakby to powiedzieć no nie wypaść z rytmu meczowego, aha, i tak około meczowo jeszcze, bo na samym boisku, tak jak mówię, nie działo się zbyt wiele i nie ma zbyt wiele dokumentowania, to tak około meczowo wspomnę, że w ten weekend raczej większość kibicowskiej Polski zachwycała się potężnym wyjazdem ruchu chorzów do Krakowa, bo chyba było tam 4200 kibiców przyjezdnych, a nikt jakoś nie mówi o tym dzisiejszym potężnym wyjeździe lecha. Gdzie kibiców kolejorza na terenie rywala było kilkanaście tysięcy. Pamiętajcie o tym. O pozycji kolejorza w tabeli powiem na sam koniec tego filmu, czyli za moment. Teraz natomiast opowiem nieco o warcie i też nie ma tutaj za dużo do powiedzenia, szczerze mówiąc. Gdyż warciarze grali dziś u siebie dosłownie tak samo jak. Skraczen z kraczem stochowa w poprzednim sezonie w Pucharze Polski na Bułgarskiej. Czyli była tym gospodarzem jedynie formalnie. Przez większość spotkania Warta praktycznie ciągle się broniła. Nawet jeśli chodzi o posiadanie piłki, to plasowało się ono mniej więcej gdzieś 37 do uwaga 63. Najgroźniejszą ofensywną szansą gospodarzy dzisiejszego spotkania była poprzeczka z Relaka po dośrodkowaniu z rożnego. A tak to niewiele więcej, naprawdę. Może kilka strzałów, tam Iwanow uderzył z dystansu, może w końcówce było trochę rajdów, sznyta lewą stroną, ale tak to naprawdę nic więcej. Szkoda gospodarzy, bo ten lech nie zagrał dzisiaj jakiegoś ultrafantastycznego spotkania. Raczej bym tak powiedział na półwistka. Więc, remis w mojej ocenie był gdzieś tam do ugrania, no ale statystyka jest statystyką, i była to piąta porażka. Zielonych z kolejorzem od powrotu do ekstra klasy. Warta po tym spotkaniu jest 16, czyli już w strefie spadkowej z 11 punktami, a dzisiejsi goście pną się nieco bardziej w tabeli i są już na 7 z 14. Dzięki Poznaniacy i pozdrawiam Was.